przyjechałam na w czasy odchudzające z problemem przede wszystkim dolnych partii ciała. Jako typowa gruszka, no z tym mam największy problem. I trenując w domu, chodząc na siłownię, no niestety nie było efektów, jeżeli chodzi o uda przede wszystkim, uda i biodra. Dlatego postawiłam tutaj na w czasach na właśnie zrzucenie tych dolnych partii ciała. Nasz trener postawił na długodystansowe chodzenie. Na rozgrzewkę poszliśmy najpierw do lasu, rozgrzaliśmy trochę wszystkie partie ciała, po czym takim dosyć szybkim marszem przeszliśmy na plażę. Na plaży też była rozgrzewka i ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, po czym taki dosyć długi marsz na plaży, Nordic Walking, przeszliśmy prawie 10 km, około 10. Szliśmy przede wszystkim lasem i koło plaży. Tempo było dosyć szybkie, ale nie jakieś męczące. To była moja pierwsza przygoda z Nordic Walking i jestem zakochana, więc na pewno zaraz kupię kijki. Było bardzo przyjemnie. Instruktor od razu wytłumaczył, jak chodzić i myślę, że naprawdę szło mi nieźle. No, ale po tym dwugodzinnym treningu czułam przede wszystkim nogi. Bardzo przyjemnie, pogoda rewelacyjna. Super, naprawdę super. Basen jest idealną formą treningu i relaksu. Jeżeli chodzi o dolne partie ciała, z którymi ja mam największy problem, jest idealny, chociażby dlatego, że przede wszystkim one tutaj pracują, a podczas aqua aerobiku przede wszystkim jest naprawdę bardzo duże zmęczenie mięśni, mimo że nieodczuwalne, bo w wodzie nie czujemy tego, co robimy, a bardzo, bardzo wchodzi nam to w mięśnie i myślę, że uda i pośladki bardzo fajnie pracują. Taki wymagający trener to jest chyba podstawa, bo taki nad sobą bat, który ktoś trzyma, jest bardzo motywujący i jak najbardziej działa na koniec. Jestem bardzo zadowolona. Przyjechałam tu, żeby redukować przede wszystkim uda i pośladki i to się udało bardzo dobrze. 4,5 cm z bioder, 4 cm z uda, które było zawsze mega oporne, no i poleciało w dół. Czuję po spodniach, jestem zachwycona.